Siemanko, jestem Lucek, to jest Need for Speed World, przegląd Cadillac CTS-V. Moi drodzy, jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony tym modelem. Myślałem, że to będzie drugi Chrysler, ale powiem wam, że to auto jest naprawdę bardzo fajne. Ja oczywiście kojarzę ten model z filmu Matrix, chyba Reaktywacja albo Rewolucja, już nie pamiętam, która to była część, w każdym razie chodzi tu o scenę z autostradą, gdzie właśnie pierwszy raz pojawił się ten Cadillac. Znaczy pierwszy raz pojawił się, po prostu pierwszy raz go widziałem w pełnej krasie, można powiedzieć. Jest to wersja produkowana w latach 2002-2007, więc już swoje lata ma, jeśli spojrzeć na samochody, które są tutaj też w Wordzie, z którymi mamy tutaj do czynienia. Nie jest to najnowszy wóz, że tak powiem. Samochody te były dostępne w różnych wersjach silnikowych, to jest oczywiste. Najsłabsza wersja posiadała silnik 2,8 litra, oczywiście V6, który miał 213 koni mechanicznych. I niby dużo jak na Polaka, a jednak mało jak na Amerykanina, prawda? Jednak najmocniejsza wersja, z którą mamy tutaj do czynienia, to silnik V8, nie V6, tylko V8, 5,7 litra, który ma aż 406 koni mechanicznych. To jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. I no, ten samochód naprawdę spisuje się świetnie. Może paradoksalnie, nie ze względu przyspieszenia, ale ze względu na bardzo, bardzo dobre prowadzenie, naprawdę. Ten samochód bardzo fajnie się prowadzi. To jest jego zaleta. Niestety posiada słabe nitro, które właściwie jest tylko i wyłącznie efektem graficznym. Bez żadnych części jedziemy tutaj 260 km na godzinę. Samochód pojawił się na IGC Special w zeszły weekend. I no niestety nie zdążyłem nagrać filmu właśnie o nim na czas, bo po prostu nie mogłem, nie miałem czasu, nie dałem rady po prostu. Nie zdążyłem, znaczy zdążyłem w ostatniej chwili na niego uzbierać, powiem wam. W każdym razie auto naprawdę jest... To nie chodzi o to, że jest jakieś super zajebiste, wiecie, że będzie się nim wygrywać. Ale jest naprawdę fajny, fajnie się nim jeździ, fajnie się prowadzi. Nie jest to taki, ja myślałem właśnie, że to jest taki drugi Chrysler, ale to nie jest taki drugi Chrysler, to jest coś zupełnie innego. Chrysler prowadzi się jak, nie wiem, lotniskowiec, jak jakaś łódź wielka, barka. A ten jest naprawdę bardzo, bardzo zwinnym samochodem. No, jestem pod wrażeniem. Spróbujemy sobie troszeczkę go stuningować w tym odcinku, pojedziemy oczywiście kilka wyścigów. No i w takim razie zobaczmy, jak sobie radzi bez tych części, które chcę tu zainstalować. Mam go obecnie chyba w klasie. To jest C? Chyba C. C, C. No C. Klasa C i jest prawie wymaksowany w klasie C. No to zobaczymy, jak sobie w tej C klasie poradzi. A nie, to jest drag. No, nie wiem, na dragu raczej sobie nie poradzi. Spotkamy tu jakiegoś koksa w RS4 albo w Toyocie MR2 i koniec. Zobaczcie, mam C klasę, 497 punktów bez żadnych części i w ogóle bez niczego praktycznie. No i zobaczymy, jak sobie poradzę. No, podejrzewam, że z Audi RS4 to będzie totalna lipa. Na pewno nie uda mi się wygrać z takim koksem, który ma mocniejsze nitro. Z Silvią mogę wygrać, ale znowu też z BMW 3.0 CT CSL nie wygram. No i zobaczymy, z wyglądu, mnie się podoba bardzo tył tego auta, z przodu niekoniecznie, chociaż bardzo fajna jest maska. Te światła mnie tylko irytują delikatnie, ale poza tym jest naprawdę spoko, sylwetka jest ok, szczególnie też boki mi się podobają tego samochodu. No dobra. Bardzo, bardzo, bardzo samochód fajnie. What the fuck? Co to było? To było Audi RS4, ale strasznie, ten start był straszny, widzieliście to? Masakra. Nie, muszę kiedyś przetestować Audi RS4, czy tak rzeczywiście startuje. Ale widzicie, że
raczej nie uda mi się wygrać. Zobaczymy jeszcze, jak mi wyścigi pójdą. W klasie C. Co? Co to? Na dachu coś leżało. Doganiam BMW. Dziwny ten wyścig był, co? Kto w ogóle wygrał? No RS4. To było do przewidzenia, ale Sylwia? Druga? To dziwne. No dobra, nikogo nie udało mi się ograć. Chodźmy zobaczyć może klasówkę C, jak mi pójdzie. Tak, jak wspomniałem, samochód naprawdę ma unikalne brzmienie. Bardzo ładnie brzmi, z czego jestem zadowolony. Cieszę się, że jest w moim garażu dzięki temu, bo lubię właśnie takie samochody, które mają w sobie coś fajnego. Jakiś taki mały smaczek, który dodaje nam wypieków na twarzy. No i mamy tutaj Toyota MR2, Mitsubishi Eclipse elitarną wersję, Lexusa IS350, to jest ten gorszy Lexus, bardzo słaby. No i 240 SX Nissan. Zobaczymy, jak mi pójdzie w moim Cadillacu. Okej, okay. Startujemy, zostało tylko dwóch przeciwników. Oj. Myślę, że mam tutaj szansę. Jest jeszcze ten słaby Lexus, ale ogólnie mam szansę tutaj wygrać ze względu na dobre prowadzenie. Tutaj naprawdę liczy się to, jak samochód skręca. Zobaczymy, czy uda mi się długo utrzymać. Właśnie, zobaczymy też przy okazji, jak samochód traci prędkość na zakrętach. No, jeśli chodzi o wyczucie, nie patrzę na prędkościomierz, ale tak na wyczucie, to powiem, że nawet całkiem nieźle jest pod tym względem i pokonuje się te zakręty spoko. Chociaż samochód nie ma takiej dobrej reakcji na ten skręt, wiecie? On po prostu nie traci jakby tego skrętu. Nie wiem, jak to powiedzieć, po prostu nie jest podsterowny, tak? Nie wyrzuca go z zakrętu, o. Co do stratności prędkości, ciężko tutaj ocenić, bo nie patrzę na prędkościomierz, nie kontroluję tego. Ale myślę, że jest całkiem spoko, chociaż ciężko jest dogonić elitarnego Eclipse'a, raczej mi to nie wyjdzie w tym wyścigu. Więc też ciężko tutaj stwierdzić, czy samochód rzeczywiście jest koksem do klasy C. Raczej nie. Więc jeśli chcieliście mieć dobry samochód i przegapiliście okazję IGC Special na poprzedni weekend, no to nie macie czego żałować. Ten samochód naprawdę jest tylko dla entuzjastów. Ja się nim tak podniecam, no bo lubię takie wozy, które, wiecie, czymś się odznaczają fajnym. Mają w sobie coś ciekawego. Niekoniecznie trzeba nimi wygrywać. No, Cadillaców na drogach Need for Speed World spotyka się niewiele. Co już wnioskuje fakt, że raczej nie jest to dobry samochód do wygrywania. Jest to dobry samochód dla osób, które lubią po prostu ładne wozy. O. Wiadomo, też każdy ma inny gust, prawda? Oj, ciężko będzie. 260 km na godzinę w klasie C. Czy to jest dobra prędkość? To znaczy, są w klasie C samochody, takie jak Porsche Cayman S, który osiąga prawie ponad chyba 300 km na godzinę nawet, z tym, że wóz jest ogólnie bardzo słaby, słabo skręca. Może nie najgorzej, ale nie wiem, jest strasznie podsterowny. No i przyspieszenie jest tam praktycznie zerowe, więc lipa pod tym względem. Ale no właśnie, 260 km na godzinę to jest troszeczkę maławo moim zdaniem. Zobaczymy, ile Eclipse sobie wyciągnął w klasie C. 253, a 248. No tak, to Eclipse pewnie więcej by pojechał, bo tutaj pełnej prędkości nie da się osiągnąć. Ja nawet używając przyspieszacza, slingshota, katapulty, nie udało mi się osiągnąć lepszej prędkości. No dobra, ale chodźmy zobaczyć, czy uda mi się jakoś stunigować ten samochód do, powiedzmy, klasy B. No i dobra, mam tu takie części włożone, zobaczcie. Niektóre są całkiem niezłe, jak właśnie turbo i silnik Gromlena, których mi trochę szkoda, bo jednak nie jest to aż tak dobry samochód.
ale zobaczcie, co się dzieje. Strasznie spada prowadzenie niestety. Ojej, niedobrze. No nic, zobaczmy, jak auto poradzi sobie w klasie B. Chodźmy sobie na jakąś klasówkę. Co tu mamy? Silverton Way. Może. Znowu Eclipse. Mazda RX-8 i Eclipse, tak? El Camino. Oj, będzie ciężko. Jeszcze Lambo Countach wbiło. Będzie ciężko tutaj wygrać. Niestety. Ze statystyk okazuje się, że trochę mi wzrosło przyspieszenie. Wiecie co, ja bym chciał sobie przetestować ten wóz na Grypoint. Grypoint to jest taka trasa, która pozwala mi właśnie fajnie testować te samochody pod względem ich takich osiągów. O, wywaliło z wyścigu. Pod względem osiągów samochodu, takie jakie mają, czy bez nitra, bez jakichś tam specjalnych zdolności. Tam mamy po prostu bardzo długą trasę, długie okrążenia i samochód da się po prostu tam przetestować. Na przykład odkryłem, że Audi RS-R bardzo dobre prowadzenie ma i przyspieszenie. Mało prędkości traci i naprawdę na Grypoint można niezłe czasy tamtym wozem kręcić. Startujemy. Mogę wrzucić jeszcze jakiegoś skilla na wydłużenie perfect startu. O Jezus, chociaż może nie, lepiej niech oni się tam między sobą rozbijają. No i teraz, ojej, słuchajcie, prowadzenie w tym samochodzie się poprawiło, a nie spadło. Według statystyk, jej, według statystyk prowadzenie się pogorszyło, ale odczuwalnie jest lepiej. Przynajmniej ja tak uważam. Teraz samochód bardzo fajnie brzmi. Ja nie wiem, czy ten dźwięk może delikatnie się tam zmienił. Ale podoba mi się to, w jaki sposób wóz brzmi teraz. Okej. Okay. Ojej. Ej, naprawdę ładnie gna ten wóz. Przede mną jedzie Audi TT. Jej. Bardzo rzadki samochód, który się spotyka na wyścigach. Ojej. To nitro nic nie daje praktycznie, nie wiem, efekt graficzny, tak jak ja to mówię, jest kiepsko, naprawdę, z tym nitrem, ale prowadzenie jest spoko, trochę tutaj popsułem na zakręcie, zobaczymy, czy kogoś uda się podgonić. Ja podejrzewam, że do tego samochodu, jeśli ktoś chciałby powalczyć w wyścigach, można by spróbować ulepszać katapultę, tą, którą mam teraz włączoną. Chodzi tu o moc i regenerację jej, bo widzę, że mogłoby się to przydać z tego względu, że samochód no nie posiada mocnego nitra, a jednak katapulta mogłaby tu sporo ratować. Właśnie, wiecie co, ja się zastanawiam, ale chyba w niektórych samochodach katapulta jest też mocniejsza. Trzeba by to kiedyś sprawdzić, tylko nie mam pojęcia, jak to zbadać, bo jeśli tak, to okazałoby się, że nitro w niektórych samochodach jest nie tylko jakimś tam atutem, bo w niektórych samochodach może być na przykład mocniejsza katapulta. Trzeba by to kiedyś zbadać, ale no jeszcze nie mam pomysłu, jak dokładnie. No ale nieważne, udało mi się ukończyć na przedostatniej pozycji. Raczej nie można powiedzieć o tym, że się udało, tylko że to była porażka raczej. Tak myślę. No nie poszło mi najlepiej. Ale może warsztat części wizualnych nas ładnie tutaj zaskoczy. Bo pod względem osiągów, przynajmniej jeśli chodzi o te osiągi do rywalizacji z innymi graczami, no to jest raczej słabo. Ale chodźmy do warsztatu tuningowego i zobaczmy, co Cadillac nam tu oferuje. W Cadillacu mamy jeden dostępny bodykit, który w sumie jest dosyć ładny. Nie uważacie? Uważam, że jest nawet całkiem atrakcyjny. Mamy spoilery różne, które chyba nie będą, a może będą pasować, jak myślicie? Ten nie. No to jest oczywiście indywidualna sprawa każdego z nas, ale jeśli ja bym miał coś wybrać, to nie wiem, co bym wybrał. Nie, to jest za IGC, widzę, że
Ten mógłby pasować. I masek nie mamy tutaj, niestety. Samochód obecnie kosztuje. Zaraz zobaczymy. Cadillac. Uwaga. Uwaga. Samochód kosztuje. Gdzie ty, Cadillac, jesteś? Tu jesteś. Kosztuje najtańsza wersja 3200 boostów. Nie opłaca się za tą cenę. Naprawdę, jeśli chcecie samochód do wygrywania, nie opłaca się. Ja długo czekałem, aż właśnie Cadillac pojawi się za IGC, pojawi się w IGC Special, czyli, no nie wiem, twórcy chyba mają wysokie mniemanie o tym samochodzie, albo coś. Moim zdaniem nie jest on do końca warty swojej ceny za boosty, ale zobaczcie coś ciekawego. Tutaj mamy V, aha, bo tu jest bodykit, dobra. A zobaczmy, czy na wersji jest też. Jest też wersja, no, znaczek V przy wersji z IGC. Dlaczego mnie to interesuje? Bo na przykład, ja już to mówiłem w poprzednim odcinku odnośnie rotacji IGC z 22 stycznia, że na niektórych samochodach, na przykład na tych za boosty i tych za IGC, są pewne różnice w modelu, ale jeśli chcecie się o tym dokładnie dowiedzieć, to zobaczcie właśnie odcinek o rotacji z 22 stycznia. Moi drodzy, Cadillac CTS, auto dla kolekcjonerów, entuzjastów. A ja wam bardzo dziękuję za to, że byliście ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!